Witam Państwa. W tym tygodniu opowie nam o sytuacji w gminie Lubawka pani dyrektor Jolanta Dyszewska-Kowalczyk, o stanie zdrowia mieszkańców gminy Lubawka oraz kierownik Zakładu Gospodarki Miejskiej opowie, jak to wygląda z jego pozycji sytuacja gminy Lubawka w okresie pandemii COVID-19. Po praktycznie półtora miesiąca od wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Dzień dobry Państwu. Jak co tydzień spotykamy się na konferencji prasowej. Mamy kolejny tydzień pandemii. Jak dotychczas w naszej gminie i mieście nie zanotowaliśmy przypadków COVID-19. Mamy kilkanaście osób kwarantanowanych. I to tyle co do liczb. Myślę, że taki niski poziom zachorowania zawdzięczamy w zasadzie dyscyplinie wszystkich Państwa, bo z tego co widzę, stosujecie się cierpliwie do wszystkich obostrzeń, zaleceń i tym podobnych. I proszę sobie zdawać z tego sprawę, że to jeszcze trochę potrwa. Ten wirus z nami trochę zostanie i to nie będzie tak, że on będzie do jesieni albo będzie do przyszłego roku, do wiosny. To wszystko może potrwać z różnym natężeniem około 3 lat. Tak przynajmniej wygasała Hiszpanka, czyli ta epidemia grypy w 1918 roku. Formuła pracy naszej przychodni pozostaje taka sama. Kontaktujemy się głównie z Państwem telefonicznie. Tak jak wspominałam poprzednio, wdrożyliśmy szczepienia ochronne. Wróciliśmy do szczepień. Też formuła jest inna, czyli my dzwonimy, zbieramy wywiad, umawiamy się na konkretną godzinę. O ile zdołamy wyszczepić roczniki, te dzieci, które do 24 miesiąca życia, będziemy szczepić dzieci starsze, ale to już cierpliwie za jakieś, powiedzmy, mam nadzieję, 2 tygodnie nam się uda to wszystko wyrównać i wtedy przystąpimy do szczepienia dzieci starszych. To też jest bardzo ważne, dlatego że no, mamy do czynienia też z innymi chorobami, co jest istotne. I jeszcze chciałabym Państwa uczulić, że nie chorujecie tylko i wyłącznie na tą grypę. Jest mnóstwo innych schorzeń, które mogą się skończyć niepomyślnie. Także jeżeli lekarz zaleca pojechanie do szpitala, bo ktoś ma bóle zamostkowe i ma jeszcze wywiad taki obciążony, krążeniowy, proszę się nie wzbraniać przed tym. Tam są naprawdę wdrożone takie procedury i obostrzenia, że naprawdę nic Państwu nie grozi. A to podstawowe schorzenie, które może być przeoczone, może Państwa grozić Państwa życiu i zdrowiu. No i to tyle. Życzę cierpliwości i proszę się stosować do tego, co słyszycie ciągle, co macie robić, jaką zachować odległość, myć często ręce, nie odwiedzać się specjalnie. I jeszcze prośba do seniorów. Państwo macie takie 2 godziny dedykowane w sklepach. Proszę z nich korzystać w miarę możliwości, dlatego że widzę, że Państwo tak niekoniecznie. W zasadzie w większości tak, ale zwykle zdarzają się wyjątki, no i niestety te wyjątki mogą skutkować zakażeniem się, a można tego uniknąć. Pani dyrektor, czy ma Pani dostęp do danych, jak dużo testów wykonanych zostało wśród mieszkańców gminy Lubawka? Z tego co wiem, to stacja sanitarno-epidemiologiczna od początku pandemii wykonała 110 testów. Czy to jest bardzo mała ilość na tak dużą ilość mieszkańców? Myślę, że mała ilość. To znaczy, to jest tak, że mamy troszeczkę taki chaos w tej sprawie, bo to co kilka dni pojawiają się nowe wytyczne. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że osoby kwarantannowane będą w 12 dniu kwarantanny testowane. Natomiast
To jest tak trochę z tymi testami. Owszem, ja bym optowała za testowaniem pracowników służby zdrowia, natomiast jeżeli, powtarzam, jeżeli zachowamy odstęp, higienę kaszlu, mycie rąk, to jest naszą najlepszą bronią. Natomiast testy, powiedzmy tak sobie, z tym, że one mogą wpływać jakby na długość kwarantanny. Jeżeli okaże się, że ktoś leciał samolotem, jest 2 tygodnie w kwarantannie, okaże się, że jakaś tam osoba w tym samolocie jednak okazuje się COVID-19 dodatnia, to wtedy ta kwarantanna się przedłuża. To byłoby taki aspekt. Natomiast no, dobrze by było, żeby upowszechnić te testy, natomiast trzeba to robić rozsądnie. To powinny być typowane odpowiednie grupy pacjentów do tego. Natomiast uważam, że te 110 testów na taką dużą gminę to jest mała ilość. Pani dyrektor, czy do Pani przychodni dotarły już pierwsze te rządowe testy kasetkowe, które miały chociażby usprawnić badanie wśród... Te rządowe testy kasetkowe niczego nie usprawniają, bo one są na tym etapie pandemii bezużyteczne zupełnie. Dlatego, że one wykrywają przeciwciała. Przeciwciała pojawiają się w tym akurat przypadku tego wirusa w mniej więcej 7-8 dnia. Nawet jeżeli one wyjdą dodatnio, to są testy przesiewowe, one są z założenia nadczułe, czyli wykrywają i COVID-19, i inne koronawirusy, z którymi jesteśmy już od dawna. To jest po pierwsze. A po drugie, nawet jeżeli wyjdą dodatnio, to nie bardzo wiemy, na którym etapie choroby pacjent się znajduje. Chyba, żeby było tak, że powiedzmy kilka dni test wychodzi ujemnie na trzeci, czwarty dodatnio, wtedy można nabrać jakieś podejrzeń, natomiast on i tak musi być zweryfikowany tym testem PCR-u. Czy wśród Pani pracowników już była taka konieczność wykonania pierwszych testów? Nie. Nie było takich podejrzeń. My pracujemy w trochę innych warunkach niż koledzy w szpitalu, dlatego że oni mają bezpośredni kontakt i z pacjentami, i z wydzielinami. Jest im trochę trudniej, natomiast my pracujemy tak trochę za zamkniętymi drzwiami w tej chwili. Na tyle, na ile możemy, w tej chwili wdrażamy te szczepienia i to jest nasz bezpośredni kontakt, natomiast zbieramy zwykle wywiad i ci pacjenci, którzy przychodzą z różnymi schorzeniami, i dzieci są, rodzice są przepytywani na okoliczność kontaktu z COVID-19, chociaż na tym etapie już ten wywiad epidemiologiczny niekoniecznie jest taki wiarygodny. Pani dyrektor, wspomniała Pani podczas naszej rozmowy, że wiele osób może umrzeć nie na koronawirusa, tylko z powodu koronawirusa. Dzisiaj mamy takie duże obawy, aby korzystać z publicznej służby zdrowia, w ogóle ze służby zdrowia. Jakie schorzenia najczęściej dzisiaj są diagnozowane przez Państwa w trakcie tych teleporad, czy w trakcie bezpośredniego kontaktu? To są choroby układu krążenia najczęściej, jeżeli chodzi o tą część internistyczną, z tego co się orientuję. Natomiast część pediatryczna oczywiście to co zwykle, czyli choroby infekcyjne. No to jest to co jest najczęściej. Natomiast nie można powiedzieć, że jest jakaś tam taka pula schorzeń, która w tej chwili dominuje. To jest to, co zwykle występuje, tylko z tym, że no, są różne warianty. Natomiast najczęściej, jeżeli chodzi, tak jak mówiłam, najczęściej są to choroby układu krążenia. Pani dyrektor, czy poprawiła się sytuacja, jeżeli chodzi o zaopatrzenie placówek tej podstawowej opieki zdrowotnej, sprzęt ochronny? To znaczy placówki POZ-u, czy to są NZOZ-y, czy SPZOZ-y są w takiej samej sytuacji, to znaczy 98% ma problem z zaopatrzeniem. Trochę się poprawiło o tyle, że trochę się sprzętowaliśmy, mamy trochę więcej fartuchów, rękawiczek, odnaleźliśmy źródła, które tam gdzie możemy kupić, nawet zamówiliśmy ostatnio te maseczki wyższej klasy FFP3.
z wymiennymi filtrami, natomiast to jest tak, że to jest stan na teraz. Nie wiem, jak będzie później, dlatego że przebiegu pandemii się nie przewidzi. My się cały czas doposażamy i cały czas próbujemy dokupić nowy sprzęt na tyle, na ile się da. Bo na przykład z tego, co wiem, państwo radni zamówili nam 57 chyba fartuchów, a dostaliśmy 30. Czyli to jest tak, że zamawia się jakąś tam ilość, a dostajemy zwykle mniej. No jakąś tam na teraz mamy zabezpieczenie, natomiast nie wiem, jak będzie dalej. Od ponad tygodnia trwają wznowione szczepienia. Jak dużo dzisiaj małych mieszkańców gminy udało się zaszczepić? Około 10. Około 10, bo to nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, bo ja nie liczę tych dzieci, bo to ja patrzymy pod takim kątem, które wymagają szczepień już, bo nie były szczepione w ogóle, albo te, które powinny być zaszczepione na odrę, na przykład, z takim przeskokiem. Natomiast te pomiędzy, które już otrzymały jedną, dwie, trzy dawki poszczególnych szczepionek, te chwile jeszcze poczekają, ale niedługo. Tak jak mówiłam, w ciągu 2 tygodni uda nam się to wszystko wyrównać. Pani dyrektor, przez wiele tygodni mówiliśmy, zostań w domu, jednak dzisiaj pogoda za oknami robi się coraz ładniejsza. Te restrykcje, które były wprowadzane, są znoszone. Czy dzisiaj będziemy zachęcali już do powolnej aktywności fizycznej? Jak najbardziej, dlatego że jest to, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, dość istotny czynnik poprawiający odporność. Natomiast to jest raz. Dwa, musimy się nauczyć żyć z tym koronawirusem. Dopóki 60% populacji się nie zarazi, nie uzyskamy odporności populacyjnej i no, musimy jakoś ten okres przeczekać. Natomiast jeżeli zostaną zachowane odpowiednie odstępy, restrykcje, uprawianie sportu będzie jak najbardziej bezpieczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji gminy Lubawka. Chciałbym Państwu przedstawić ogólne dane dotyczące Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce. Zakład, jak Państwo wiecie, został zamknięty 16 marca. Od tego czasu informacje o załatwianiu spraw załatwiamy telefoniczne, mailowo, a także za skrzynką pocztową podawczą, która jest wywieszona na naszej bramie wjazdowej do zakładu. Do tej pory przez ten okres odwołaliśmy zebrania wspólnot mieszkaniowych. To jest takie podstawowe zadanie, które zmusiło nas do tego, aby nie zwoływać zgromadzeń i aby mieszkańcy nie przychodzili do naszego zakładu. Sprawozdania finansowe zostały przesłane wszystkim współwłaścicielom, a uchwały, które mają zostać podjęte, ten termin został przełożony na późniejszy czas, jeżeli pozwoli nam na to sytuacja. Jeżeli natomiast nie, to będziemy dalej zmuszeni medialnie rozwiązywać te problemy i wszelkie uchwały podjęcia, czy to działalności dalszej wspólnot mieszkaniowych podejmujących zadania remontowe, czy też wykonanie zaleceń lub innych nakazów, które wynikają ustawowo, będą również załatwiane w sposób medialny. Myślę, że plany gospodarcze również w ten sposób zostaną we wspólnotach mieszkaniowych załatwione poprzez media, telefonicznie. Uchwały będą przesyłane pocztą lub za pomocą naszych skrzynek, tak jak wcześniej wspomniałem, lub mailowych, lub tych podawczych, które są przed naszym zakładem. Prace na terenach cmentarnych, na terenach zielonych wykonywane są na dzień dzisiejszy na bieżąco, bez większych przeszkód, oczywiście bez wydatkowania zbędnych środków na zadania remontowe czy na zadania inwestycyjne. Na to przyjdzie czas w późniejszym terminie, jeśli na to sytuacja nam pozwoli. 9 kwietnia Zakład Gospodarki Miejskiej przeprowadził dezynfekcję obiektów przestrzeni publicznej na terenie gminy Lubawka w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Przy użyciu preparatów do mycia dezynfekcji, posiadając oczywiście atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Państwowego Zakładu Higieny.
Dnia 30 kwietnia, a więc w czwartek w tym tygodniu, zostanie ta akcja powtórzona i poddamy również dezynfekcji te wszystkie obiekty przestrzeni publicznej, jak ławki, parki, urządzenia zabawowe, kosze, poręcze, bramy, furtki. To również dotyczy się również cmentarzy na terenie miasta i gminy Lubawki. W dalszym ciągu obowiązuje nas ograniczenie wydatkowania środków na zadania remontowe czy zadania inwestycyjne do odwołania przez panią burmistrz. Opieramy się tylko na zadaniach bieżących i na zadaniach wynikających z usuwania skutków awarii. Jest to też postrzegane w ten sposób, aby kontakty z mieszkańcami, kontakty większej zbiorowości nie stwarzały zagrożenia epidemicznego dla mieszkańców, czy też również dla naszych pracowników. W ostatnim okresie na mocy zarządzenia burmistrz miasta Lubawki z dnia 9 kwietnia zostały wprowadzone stawki czynszu za lokale użytkowe. Stawki za 1 zł. Na 77 lokali użytkowych, które zakład posiada w swoim zarządzie, do dnia dzisiejszego wpłynęło 13 wniosków. 13 wniosków, z tego już podpisane zostały ugody na 6 lokali użytkowych. Miejmy na uwadze to, że do każdego wniosku dołączone jest oświadczenie o niezaleganiu z czynszem, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości, a także informacja o tym, że dana firma uzyskuje dochód mniejszy niż 50%. Dlatego taka ugoda jest wymagana. Ugoda podpisywana jest na dzień dzisiejszy na okres 2 miesięcy. Z tego tytułu nasz budżet zubożał już o 16 tysięcy złotych. Należy wziąć jeszcze pod uwagę to, że każdy lokal użytkowy posiada swój udział procentowy we wspólnotach mieszkaniowych. I ten udział procentowy również musi być wniesiony do stawek kosztów zarządu nieruchomością wspólną i z tego tytułu też będziemy ponosili dodatkowe koszty my jako zakład, my jako gmina. Wnioski zostały uruchomione 2 tygodnie temu. Myślimy, że tych wniosków będzie dużo, dużo więcej. Wiemy, że są problemy z dostarczeniem co do niektórych firm, bo są zakłady czy lokale użytkowe pozamykane, a więc wszelką informację albo wysyłamy mailową, jeżeli posiadamy takie informacje, dane, gdzie możemy przesłać, a jeżeli nie, no to wszystkie dane są przesyłane formą pocztową. I myślę, że taka pomoc, którą gmina udziela naszym przedsiębiorcom, będzie na tyle pomocna, aby te lokale zostały w dalszym ciągu utrzymane, bo wiemy, że sytuacja gospodarcza przed pandemią była już na tyle nieciekawa, bo przed pandemią mieliśmy chyba 11 lokali pustostanów, które nie były już najmowane i ta działalność w tych lokalach nie była poprawiona. A więc dbajmy o to, aby ten stan posiadania utrzymał się do tej pory. Ogólnie zarządzanie. No zarządzanie mieniem komunalnym, mieniem wspólnot mieszkaniowych, no w tej sytuacji nie jest rzeczą bardzo łatwą. Ani łatwą dla nas jako zarządców, ani nie jest łatwą dla naszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja w niedługim czasie się zmieni i życzmy sobie tego, aby ta sytuacja do normalności wróciła jak najszybciej. Tego życzymy naszym mieszkańcom, naszego miasta, naszej gminy, jak również naszego powiatu. Panie dyrektorze, czy dzisiaj pana pracownicy są bezpieczni? Mowa tutaj o pracownikach, którzy chodzą i usuwają skutki awarii. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie środki zabezpieczające. Posiadamy środki dezynfekujące, tak jak i środki ochrony osobistej. Uważam, że jest to na dzień dzisiejszy wystarczające zabezpieczenie. Na dzień dzisiejszy mówię, zabezpieczenie, które pozwoli na uniknięcie zakażeniom, czy to osobistym, czy zakażeniom osób trzecich przebywających wśród naszych pracowników. Jak będzie dalej, będziemy się starali, aby te środki w dalszym ciągu pozyskiwać i zabezpieczające i ochronne i mieć je na bieżąco.
Czy pan, zanim wyśle pracowników pod konkretny adres, sprawdza, czy nie przebywają tam osoby objęte kwarantanną? Tak, każdorazowo. Każdorazowo pracownicy, którzy wychodzą w teren, sprawdzamy, mamy informacje odnośnie tych obiektów, które są objęte, czy to kwarantanną, czy osób przebywających zakażonych w tych obiektach. I wtedy podejmujemy decyzję, jak należy wysłać tego pracownika, czy należy zdecydowanie podjąć działania ochronne dla pracowników, czy możemy odstąpić od wykonywania pewnych prac remontowych, awaryjnych w tym budynku, bo akurat nie są takie konieczne. Ograniczamy się, tak jak wcześniej wspomniałem, tylko do prac remontowych, awaryjnych, takich, które zagrażają bezpieczeństwu lub życiu naszych mieszkańców albo obiektowi budowlanemu, budynkowi lub lokalowi mieszkalnemu. Tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, prosimy naszych mieszkańców, aby wszelkie prace remontowe, naprawcze odłożyć na czas późniejszy. Wspomniał pan, że odkażanie miasta będzie powtarzane. Jaki jest koszt jednorazowego takiego odkażania? Powiem tylko o kosztach materiałowych, kosztach ochrony naszych pracowników. To jest koszt w granicach 1500-2000 zł na środki ochrony. Nie mówię o kosztach pracowników. Wykorzystujemy do tego wszystkich moich pracowników z działu terenów zielonych, z działów terenów cmentarnych, jak również konserwatorów zasobów mieszkaniowych. Okres wiosenno-letni to jest taki czas, w którym przeprowadza się we wspólnotach najwięcej inwestycji. Czy w związku z tą sytuacją te inwestycje będą przeprowadzane? Próbujemy tak uzgadniać ze wspólnotami mieszkaniowymi, aby te inwestycje pilne i konieczne, które były zaplanowane w tym roku, doszły do skutków. Miejmy nadzieję, że i zasobność kadry firm, które będą te prace wykonywały, zostanie na podobnym poziomie i pozwoli to nam w późniejszym terminie przystąpić do tych prac remontowych i nie będzie większych perturbacji w tym kierunku. Oczywiście każde przesunięcie terminu o miesiąc, dwa rodzi również dodatkowe koszty. Na dzień dzisiejszy kosztorysy, które zostały sporządzone, opiewają na kwotę X. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało za miesiąc, za dwa czy za pół roku. Czy pana firma ma również problemy z pozyskiwaniem wykonawców, którzy świadczą usługi dla wspólnot? Tak, tak. Zmienił się zdecydowanie ten okres. Lat temu kilka takich firm, które przystępowały do przetargów, do zapytań ofertowych, było kilkadziesiąt. Na dzień dzisiejszy musimy usilnie zabiegać o to, aby znaleźć wykonawcę do wykonania konkretnych prac remontowych. Jest to o tyle trudne, że takich prac remontowych, czy we wspólnotach mieszkaniowych, czy na obiektach komunalnych jest trochę. Ale tutaj decyduje w tej chwili wykonawca, który chce podjąć się wykonania tych prac, no i kwota, za którą wykona. Jest to problem. Panie dyrektorze, problemem w gminie Lubawka są również wysokości opłat, bo wiemy, że czynsze najmów za lokale, czy za mieszkalne, czy użytkowe są niewielkie, a wartości odtworzeniowe są bardzo duże, w związku z tym, że cały czas ceny usług idą w górę. I tutaj następny problem. Wysokość stawki czynszu, które mamy na dzień dzisiejszy, nie w pełni rekompensują potrzeb na obsługę bieżącą nieruchomości, na utrzymanie nieruchomości w stanie nienaruszonym, a tym bardziej na koszty inwestowania w tą nieruchomość, na koszty naprawy dachów, pokryć dachowych i elewacji, elewacji, o które usilnie zabiegamy. Marzyłoby nam się w zasobach mienia komunalnego ustawowo przyjęcie może takiego sposobu, jaki jest, czy choćby we spółdzielniach mieszkaniowych, do czynszu opłata na fundusz remontowy. To w znacznym stopniu pomogłoby nam w przystępowaniu, w rewitalizacji naszych obiektów budowlanych, naszych lokali mieszkalnych, naszych budynków, co wpływa generalnie na wizerunek miasta i gminy Lubawka. To ile dzisiaj płaci przeciętny Jan Kowalski za wynajem jednego metra mieszkania? Stawka czynszu jest zróżnicowana. Na terenie Lubawki jest inna, na terenie Chemska inna stawka i na terenie pozostałych miejscowości również jest inna stawka. Generalnie na dzień dzisiejszy po odjęciu wszelkich
bonifikat, które przysługują naszym mieszkańcom. Średnia stawka za metr kwadratowy wynosi 3,50. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na początku chciałabym sprostować informację, którą podała pani dyrektor Jolanta Drzeska-Kowalczyk. Mianowicie testów w całym powiecie było zrobionych jak do tej pory 125 testów. W gminie Lubawka tych testów zrobiono tylko 12 sztuk. Pani burmistrz, czy pani jako włodarz gminy przekaże spis wyborców do Poczty Polskiej? W tamtym tygodniu pokazała się taka wrzutka, do nas akurat dzwonił ankieter z Poczty Polskiej o urny wyborcze i o spisy wyborcze. Myśmy dopiero w piątek dostali oficjalnie podpisane e-pułapem pismo od Poczty Polskiej o udostępnienie spisów wyborczych. Ja nie jestem może prawnikiem, ale ponad 30 lat pracuję w samorządzie, czyli to prawo muszę znać, muszę go czytać. Ja nie doczytałam się żadnej, ale to żadnej podstawy prawnej, na podstawie której obecnie Poczta Polska mogłaby mieć dostęp do spisu wyborców gminy Lubawka. Dlatego już w czwartek kategorycznie powiedziałam, że nie udostępniam tych danych na podstawie takiej formy prośby o ten spis. Natomiast w tej chwili po otrzymaniu oficjalnego wniosku, ja muszę na ten wniosek odpowiedzieć, moi prawnicy, ale też i wszyscy, albo prawie wszyscy prawnicy w kraju i prawie wszyscy samorządowcy w kraju mówią jednym głosem. Poczta Polska na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 28 kwietnia nie ma prawa dostępu do tego spisu wyborców i ja takiego spisu odmawiam udzielenia. Dzisiaj idzie oficjalne pismo w tym temacie. Nie udzielę informacji na temat danych zawartych w spisie wyborców, bo według obecnie obowiązujących jeszcze przepisów do tego spisu wyborców mają dostęp tylko i wyłącznie komisje wyborcze. A według ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą, która jeszcze funkcjonuje, gminnych komisji wyborczych w Lubawce nie ma, bo nie było odpowiedniego składu. Czyli ja na dzień dzisiejszy, reasumując to wszystko, nie mam prawa i wręcz nie mam obowiązku nikomu ich wydawać, bo będę pociągnięta do odpowiedzialności karnej za udzielanie nieodpowiednim osobom danych osobowych mieszkańców gminy Lubawka. Pani burmistrz, zgłosiły się osoby, które chcą być w komisjach wyborczych. Ile dzisiaj komisji tymi osobami można obsadzić i czy w ogóle uda się skompletować chociaż jedną taką obwodową komisję? Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura w Jeleniej Górze wydała oświadczenie, że ilość osób zgłoszonych do komisji w Lubawce nie daje podstaw do zorganizowania ani jednej komisji na 7 obowiązkowych komisji w gminie Lubawka. Zgłoszenia dokonała tylko jedna, właściwie dwa ugrupowania przynależne do zgłaszania kandydatur. To jest PiS i jeszcze jedno ugrupowanie niezależne. Powiedzmy może naszym telewidzom, ile osób dzisiaj potrzeba, żeby obsadzić całkowicie komisje wyborcze w całej gminie? Według tego, co wiem, zarejestrowanych kandydatów jest 10, czyli każdy z kandydatów może wydelegować do komisji wyborczej swojego przedstawiciela. To jest co najmniej 70 osób potrzebne jest do, właściwie nie, 70 do 7 obwodowych, a jeszcze jest gminna komisja, czyli tych osób potrzeba ponad 80 osób, żeby można było zorganizować komisje wyborcze w gminie Lubawka. Jeżeli Senat odrzuci tą ustawę, a Sejm ją przyjmie ponownie, zostanie zaledwie kilka dni na ogłoszenie wyborów, na wywieszenie obwieszczeń wyborczych, bo to jest chyba taki kalendarz, który musi być przy każdych wyborach spełniony. Oczywiście spadnie to na barki gmin.
Panie redaktorze i drodzy Państwo, ja nie wiem, co zrobią nasi wybrani w sposób demokratyczny przedstawiciele władzy i Sejmu, i Senatu. Jako szary obywatel gminy Lubawka, może trochę mniej szary, bo burmistrz, znający się na prawie samorządowym i prawie, które obowiązuje, bo muszę je znać, sprawując funkcję, jestem przerażona tym, co się dzieje wokół wyborów. Według mojego prywatnego zdania jest to temat zastępczy, który pozwala ekipie rządzącej w tej chwili odłożyć temat główny, a właściwie dwa tematy główne, które nas nurtują. To jest walka z COVID-19 od półtora miesiąca. Jak gdyby, ja mam wrażenie, że my jesteśmy na samym początku. My dalej walczymy o maseczki, my dalej walczymy o ubrania ochronne dla służby zdrowia, dla służby, która jest na pierwszej linii frontu. To są również policjanci, to są również strażacy, to są również żołnierze. Oni są narażeni w pierwszej kolejności na obcowanie z tą niewidoczną zarazą. Temat wyborów dla mnie powinien być, jestem Polką z krwi i kości, powinien być tematem naprawdę odłożonym na czas uporania się z tymi podstawowymi, w tej chwili dla każdego z mieszkańców, najważniejszymi problemami. Jak uchronić siebie, naszych bliskich i nasze otoczenie przed tą niewidzialną zarazą? Pani burmistrz WHO mówi testować, testować i jeszcze raz testować. Tymczasem kilkanaście zaledwie testów zostało wykonanych w gminie Lubawka. Oznacza to, że mieszkańcy Lubawki mają tak dobre zdrowie, czy po prostu nikt nie dostrzega tego problemu, jeżeli chodzi o przeprowadzanie tych testów? Nie jestem ani medykiem, ani nie mam za dużej informacji na temat stanu epidemicznego w powiecie, w województwie czy w kraju. Cieszę się, że tych zdiagnozowanych przypadków jest coraz mniej. Mamy drugiego ozdrowieńca w powiecie. Mogę tylko słuchać ekspertów i uważać, że mają rację, bo kogoś trzeba słuchać. Jeżeli WHO i jeżeli nasi medycy, jeżeli nasza pani doktor mówi, że testy, testy, jeszcze raz testy są najlepszą podstawą do tego, żeby można było się uchronić przed epidemią, no to ja mogę tylko za nimi powtórzyć, że testy, testy, testy. Tych testów na razie w województwie dolnośląskim nie można zrobić nigdzie prywatnie, a jak można, to one są tak horrendalnie drogie, że nikogo nie będzie stać robić testów chociażby raz na w miesiącu, bo to jest około 500 zł za test. Nie mam na to wpływu i nie mam też pomysłu, w jaki sposób można byłoby to zmienić z pozycji burmistrza, z pozycji gminy Lubawka. Pani burmistrz, nadal nie został rozwiązany problem małego ruchu granicznego. To dla gmin takich jak Lubawka, Kłodzko, bardzo poważne problemy, nie tylko dla samych mieszkańców, ale również dla gmin, które żyją z podatku PIT czy CIT. Po raz kolejny powtarzam, że nie rozumiem zamknięcia małego ruchu granicznego. Nie rozumiem w kontekście liczby zachorowań w Czechach, w kontekście liczby zachorowań w Niemczech i liczby zachorowań w Polsce. On jest porównywalny. Różnią się w procentach, które nie pozwalają na szczelne zamknięcie granic dla małego ruchu granicznego. Nasza specyfika gminy Lubawka jest taka, że ten ruch graniczny był od zawsze.
Nawet przy szczelnie zamkniętych granicach jeszcze przed 1989 roku z Lubawki dojeżdżali do pracy w Czechach pracownicy samej Lubawki czy gmin Lubawka i okolic. W tej chwili przy chęci pomocy tym wszystkim mieszkańcom przygranicznym, jeżeli byłaby odpowiednie zabezpieczenie czy odpowiednie wyposażenie w ilość, w możliwości testowania, można byłoby zapewnić bezpieczny dojazd do pracy do Czech, do Niemiec i również powrót do Lubawki. Ja powtarzam to jak mantrę. Nie widzę różnicy między osobą dojeżdżającą do Jeleniej Góry, do Wałbrzycha, do Kamiennej Góry, od osoby dojeżdżającej do pracy do Bernatlic, do Trutnowa czy do Zaclerza. Odległości są nawet mniejsze do Czech niż do Polski. Też mieszkańcy przekraczają granice gminy i też w Kamiennej Górze, w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze są przypadki COVID, tak samo jak po drugiej stronie w Czechach. To tylko i wyłącznie zależy od odpowiedniego wyposażenia, odpowiedniego zadbania czy nałożenia obowiązków na pracodawcę, odpowiedniego zabezpieczenia na lince produkcyjnej czy w pracy zarówno po stronie czeskiej, jak zarówno po stronie polskiej, żeby nie rozprzestrzeniać tej choroby. Pani burmistrz, nie tylko problem pracowników może wyniknąć wkrótce, ale również problem dzieci, które uczą się po drugiej stronie granicy, ponieważ chociażby Niemcy wznawiają od 4 maja naukę w szkołach. Czesi też rozpoczęli naukę od poniedziałku. Są zmniejszone restrykcje po stronie czeskiej. Klasy 1-3 są wznowione, a nauka, również przedszkola i żłobki rozpoczęły działalność i z ich strony mały ruch graniczny również jest pod kontrolą właśnie wznowiony. Tam raz na 2 tygodnie, jeżeli pracownik przekraczający granicę wykona testy, jest zwolniony z kwarantanny. Pasowałoby mi również zrobienie takiego modelu po stronie polskiej, żeby można było chociażby wznowić ten ruch graniczny dla pracowników. My po naszej stronie nie ma takiego dużych przypadków, jeżeli chodzi o pracę Czechów w Polsce, czy o uczenie się po stronie czeskiej osób, które mieszkają w Polsce, ale znam osobiście jedną rodzinę Czeszka, mieszka na stałe w Polsce, gdzie dzieci chodzą do przedszkola i chodzą do szkoły. I w tej chwili jest problem, jak ma się wydostać ona do pracy i dzieci jak mają kontynuować obowiązek szkolny czy obowiązek przedszkolny. Pani burmistrz, tydzień temu rozmawialiśmy o oszczędnościach. Oszczędnościach, które gminy czynią, aby dzisiaj ratować swoje budżety. Kolejne pani zarządzenia weszły w życie, chociażby związane z oszczędzaniem na energii elektrycznej. To jest próba wysądowania, czy jesteśmy w stanie tak zarządzać oświetleniem gminnym, żeby można było poczynić konkretne oszczędności. Według symulacji, które dostałam od pracowników, wyłączenie od godziny 24 do 4 nad ranem spowoduje oszczędności miesięczne w okolicach 6 tysięcy złotych. To nie jest może dużo, ale to wszystko zbiera. Szukamy wszędzie możliwości tego oszczędzania. Jest problem z dopasowaniem automatycznego nastawienia na wyłączanie. Robi to na zlecenie nasze elektryk, który ma z tym ogromny problem. To wszystko jest w fazie testu. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić na stałe i rzeczywiście jakie będą ogólne kwoty tych oszczędności, ale tak jak mówię, szukamy wszędzie możliwości zaoszczędzenia wydatków z gminnego budżetu, bo zaczyna się od siebie.
pani burmistrz, kilkanaście tysięcy złotych. O czym mówił kilkanaście minut temu pan dyrektor zakładu budżetowego? To kwota, która nie wpłynie do kasy tego przedsiębiorstwa. Czy w związku z tym miasto będzie musiało pokryć te straty? Sytuację mamy dynamiczną. Ja nie potrafię odpowiedzieć na wszystkie pytania pana i państwa nurtujących. Też nie potrafię odpowiedzieć na wszystkie pytania mnie nurtujących. Rozwiązujemy to na bieżąco i jesteśmy w gronie osób, które są merytorycznie przygotowane do zarządzania miastem, do zarządzania gminą. Mówię o dyrektorach, mówię o kierownikach. Mówię też o radnych Rady Miejskiej i kierownikach urzędu. To wszystkie te pytania i wątpliwości są wrzucane i próbujemy z tego wyciągnąć najlepsze rozwiązanie dla naszej gminy. Pani burmistrz, rozmawiamy we wtorkowy poranek. W ciągu kilku godzin, kilku dni mają być przedstawione rządowe założenia, jeżeli chodzi o wznowienie zajęć opiekuńczych w placówkach. Czy dzisiaj pracownicy pójdą i będą chcieli pracować z dziećmi? Prawo jest prawem, nawet jak jest podejmowane z ryzykiem zdrowotnym. Ja mam nadzieję, że wszystkie właśnie te zmiany w obecnych restrykcjach są wprowadzane, przemyślane, które nie spowodują zwiększonych zachorowań, które spowodują, że pracownicy, którzy będą musieli przyjść do pracy, będą odpowiednio zaopatrzeni w te środki ochrony osobistej. My jak na razie dowiadujemy się praktycznie z dnia na dzień o takich decyzjach. Nie jesteśmy w stanie też do końca przygotować się na wszystkie ewentualne skutki. O ile dla mnie osobiście sprawa opieki nad dziećmi nie jest tematem pilącym, chociaż w połączeniu z pójściem rodziców do pracy jest to sprawa połączenia, to o tyle to powinno być poprzedzone jakimiś albo konsultacjami, albo wcześniejszymi informacjami, żebyśmy my mogli jako pracodawcy przygotować się do odpowiedniego zabezpieczenia dzieci, ale też i pracowników na tą okoliczność. Pani burmistrz, dużo rozmawiamy na temat różnych rzeczy. Mało troszkę pytamy o rolników, a w gminie Lubawka mamy troszkę rolników, hodowców bydła, producentów mleka. Czy oni zwracają się do pani z jakimiś problemami? Na razie nie ma jeszcze wniosków od samych rolników na piśmie. To zaczyna się powoli robić alarm i sytuacja gorsza niż wybory. Nawet powiedziałabym, że w perspektywie czasu chyba będą gorsze reperkusje niż COVID-19. Od wielu lat poziom wód gruntowych się zmniejsza. Od wielu lat opady śniegu, opady deszczu są coraz mniejsze. Nie tylko w całym kraju, ale przede wszystkim już dotyka to również gminy Lubawka. I o ile u nas jeszcze widać tą zieleń na trawnikach czy na łąkach, o tyle trzeba zobaczyć, ja nie jestem rolnikiem, ale rozmawiam często na ten temat z moją poprzednią zastępczynią, panią Bożeną Kończak, która w tym temacie zna się najlepiej chyba z osób z mojego otoczenia, która mówi, że problem w gminie Lubawka jest z natury taki, że właśnie mamy gospodarstwa nie
uprawowe, tylko gospodarstwa hodowlane, a one, żeby mogły funkcjonować, muszą mieć paszę, po prostu paszę, która jest wytwarzana z użytków zielonych. Tych użytków zielonych jest coraz mniej. Ja ostatnio rozmawiałam z rolnikiem na temat właśnie, jak zapatruje się na sytuację z suszą w tym roku i jak to będzie wyglądało, przełoży się na ilość zebranych pokosów. I mówi tak, że w dobrych latach zbierało się 3 pokosy użytków zielonych. W bardzo dobrych latach tych pokosów można było zebrać 4. W tej chwili, w tym roku rolnicy, hodowcy bydła obawiają się, czy będą w stanie zebrać chociażby 1 pokos. Co to oznacza? Ale to nie mniej, nie więcej, że rolnicy, hodowcy bydła będą likwidować to bydło. Jak będą likwidować to bydło, nie będzie mięsa, nie będzie mleka, nie będzie masła, nie będzie produktów nabiałowych. Z tym się musimy liczyć. Ostatnio zainteresował się tym problemem, do mnie dotarła informacja naszego europarlamentarzysty Jarosława Dudy z biura europarlamentarzysty. Dyrektor biura pani Iwona Krawczyk wystosowała do wszystkich samorządowców, między innymi z Dolnego Śląska również i do mnie, informacje właśnie, jak to jest widoczne z naszego punktu widzenia. I odpisujemy właśnie, bo jest propozycja, żeby wstąpić do Komisji Europejskiej o zwiększone środki na pomoc dla rolników, ale też zwiększone środki, myślę, i będę wnioskowała również dla pomoc o wodę bytową dla mieszkańców, bo przypomnę, od 2008-2009 roku nie ma programów, które by dawały możliwość gminie współfinansowania czy sięgania po środki na wykonanie instalacji sieci wodociągowych. Te sieci wodociągowe są robione tylko i wyłącznie ze środków gminy. To one są, przekraczają możliwości gminy Obawka w sposób drastyczny, także nas po prostu na to nie stać, żeby wykonać, dokończyć wodociągowanie całej gminy, a to się przełoży na możliwość właśnie odkręcenia wody w kranie i pobrania tej wody do celów bytowych. To są dwa równoległe problemy, jeżeli chodzi o suszę. Przede wszystkim rolnicy, ale też docelowo odbiorcy bytowi dużych aglomeracji miejskich będą za chwilę mieli z tym ogromny problem. Pani burmistrz, czy nie warto rozmawiać z komisjami rolniczymi, z nadleśnictwem, z innymi instytucjami, aby powstały, łapać tą wodę, oczka wodne, łapać ją, bo my w górach mieszkamy, duży opad deszczu spływa, nie ma wody. Co robić? Przecież to nie będzie w tym roku, będzie w następnym. Trzeba coś w tym kierunku. Musicie coś rozmawiać. Tak, mała retencja jest potrzebna. Ja wiem, że na Mokówce jest piętrzenie wody na tą okoliczność. Był okres, że betonowaliśmy się z wszystkie tereny wokół budynku, były wykładane kostką, były wykładane puzzlami, żeby nie było wody, żeby ta woda spłynęła z działki. W tej chwili powinna ta tendencja być odwrócona. Na działkach od jakiegoś czasu jest propagowana opcja zbierania wody opadowej. Jej jest coraz mniej, ale chociażby dla celów takich ogrodniczych, czy dla celów komunalnych ta woda mogłaby być wykorzystana, żeby mniej jej pobierać. Ja przypomnę Państwu i Panu, że jeszcze nie tak dawno
Woda tutaj była na głębokości 3-4 metrów. W tej chwili nie ma jej na głębokości 12. Studnie głębinowe były kopane kiedyś na głębokość 30 metrów. W tej chwili studnie głębinowe są kopane na głębokość 90 metrów. To pokazuje skalę problemów. Mówię, u nas tej wody w terenach, które mamy, wysadzinowych, nie będzie tak mocno brakować jak w terenach piaszczystych, bo ona przechodzi jak przez sito, ale nasze gospodarstwa rolne są nastawione na inny rodzaj produkcji. Inne podłoże jest potrzebne do tego, żeby móc zapewnić bezpieczny okres hodowlany dla zwierząt w gospodarstwach rolnych. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu.